W tym doświadczeniu wykonamy chemiczny ogród. Do tego celu potrzebujemy szkło wodne, krzemian sodu, wodę oraz kolorowe kryształki soli. Na początku mieszamy szkło wodne z wodą w stosunku 1:1. Do tak przygotowanego roztworu wrzucamy kryształki soli, np. siarczan kobaltu, sześciowodny chlorek kobaltu, pięciowodny siarczan miedzi 2, siarczan niklu 2 czy chlorek wapnia. W reakcji ze szkłem wodnym na powierzchni kryształków soli powstaje cienka warstewka nierozpuszczalnych krzemianów. Przez taką warstewkę przenikają cząsteczki wody, zwiększając ciśnienie wewnątrz, co prowadzi do rozerwania warstewki. W efekcie wydostaje się nowa porcja soli, proces się powtarza i ogród się rozrasta.